Multifunction Display. Wyświetlacz nie do końca wielofunkcyjny w Cessna 172 w Garminie G1000 w Microsoft Flight Simulator. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co pokazuje prawy wyświetlacz Cessna 172 oprócz mapy i informacji o silniku, bo to jest dość oczywiste. Oprócz tego powiem Wam, jak go obsługiwać i dlaczego uważam, że jest nie do końca wielofunkcyjny. Powiem, czego mu brakuje. Na koniec powiem, jak uniknąć buga, który Wam zablokuje lot, który Wam zawiesi całego Flight Simulatora. Zapraszam. Jesteśmy w prawym fotelu Cessny 172. Siedzimy na wprost wyświetlacza nawigacyjnego i pierwsza rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć, to to, że od zewnątrz, jeśli chodzi o ramkę, nie różni się niczym od Primary Flight Display, którym zajmowaliśmy się dwa poprzednie dni. A skoro nie różni się, to po informację, co oznaczają te wszystkie gałki, kliknijcie w kartę i tam przeniesie Was do poprzedniego wideo. Mając to z głowy, mogę powiedzieć, że na tym ekranie widzimy dwie zasadnicze części. Po lewej stronie informacje o silniku, po prawej stronie informacje o mapy. Jeśli chodzi o różnice w porównaniu z poprzednim wyświetlaczem z Primary Flight Display, to w górnej części nam się pojawiła jedna nowa rzecz. Tytuł karty, na której aktualnie jesteśmy. Ta prawa część, ta z mapą, ma cztery karty, po których się możemy przemieszczać. Zacznę, żeby to mieć z głowy, chociaż w sumie to jest jedna z najważniejszych informacji, zacznę od informacji o silniku. Po lewej stronie mamy obrotomierz. W Cessnie 172 mamy, to jest główny parametr pracy silnika. W tej chwili 1150 obrotów na minutę. Jak widzicie, białe pole, obroty niezaznaczone w żaden szczególny sposób, zielone pole, zalecane obroty w czasie lotu i czerwone pole, tutaj staramy się nie wchodzić. Poniżej przepływomierz paliwa, ile palimy na godzinę w galonach. Ciśnienie oleju i temperatura oleju. Oba wskaźniki niewyskalowane, ale mamy zaznaczony zielony zakres i mamy zaznaczone czerwone. Zielone OK, czerwone zupełnie nie OK. EGT, Exhaust Gas Temperature, temperatura spalin. Tego wskaźnika używamy podczas zubażania mieszanki i jak to działa w Microsoft Flight Simulatorze, pokażę Wam w osobnym wideo, a tutaj w karcie możecie zobaczyć, jak to działa w dobrze zaprogramowanym samolocie, w dobrze zaprogramowanej Cessnie 182 A2A. Vacuum. Ciśnienie, w zasadzie podciśnienie w instalacji podciśnieniowej. I znów, tutaj macie kartę, która dokładnie opisuje całą instalację podciśnieniową. Na tym etapie warto wiedzieć, że podciśnienie powinno być gdzieś na zielonym polu w momencie, kiedy silnik pracuje na obrotach. Przy niskich obrotach może być na dole zielonego pola, albo może być nawet lekko poniżej. Kolejny wskaźnik, fuel quantity w galonach. Ilość paliwa, ile mamy galonów w lewym skrzydle, ile mamy galonów w prawym skrzydle. Zwróćcie uwagę na trójkąty opisane R i L. W tej chwili mamy około 12-13 galonów na każde skrzydło. Engine hours 5,4. Liczba motogodzin tego silnika, tyle wylatałem do tej pory Cessną 172 w Microsoft Flight Simulatorze. Nie wiem, w którym momencie ta wartość się kasuje, czy w ogóle. Na dole instalacja elektryczna i podstawowe informacje o niej. Napięcie oczywiście. W instalacji main, czyli głównej, i E, czyli essential, a poniżej wskaźnik ładowania lub rozładowywania baterii. Jeśli chodzi o ładowanie i rozładowywanie baterii w locie, w każdym momencie w zasadzie, kiedy silnik pracuje na dużych obrotach, powinno być pozytywne albo neutralne, zero. Jeśli mamy zero, to znaczy, że alternator zasila całą naszą instalację elektryczną w samolocie i nie ma żadnego poboru z baterii. Jeśli mamy wartości dodatnie, to znaczy, że bateria nie była w pełni załadowana, bateria, akumulator. Posługuje się nieszczęsną kalką. To znaczy, że akumulator nie był w pełni załadowany i trwa doładowywanie go. Jeśli mamy wartości ujemne, to by znaczyło, że nasza instalacja pobiera więcej prądu niż alternator jest w stanie wyprodukować. I to zwykle będzie nasz przypadek, jeśli mamy bardzo niskie obroty i jeśli włączymy dużo odbiorników prądu. W tej chwili włączyliśmy dodatkowo światła kołowania i proszę, od razu pojawia nam się minus 2. Gdybyśmy zwiększyli moc silnika,
alternator podejmie pracę z odpowiednią mocą i najpierw doładuje baterię, a potem wróci to na zero w momencie, kiedy uzupełnimy brak tej energii, którą pobraliśmy z akumulatora. Silnik mamy z głowy, zajmijmy się mapą. Po pierwsze, poruszamy się po czterech kartach, które możemy wyświetlić na tym ekranie w tej chwili przynajmniej. Poruszamy się za pomocą gałki FMS. Chciałem wam pokazać to wszystko w nocy, ale myślę, że przynajmniej trochę spróbujemy rozświetlić tutaj sytuację. Gałka FMS w prawym dolnym rogu. Za pomocą większej z tych gałek przełączamy karty. Mamy kartę Map, Navigation Map. Tutaj będzie wyświetlona również trasa, jeśli ją zaprogramujemy w GPS-ie. Tutaj mamy też Waypoint and Airport Information. W tej chwili działa tylko ta część Airport. Auxiliary System Setup. Tutaj możemy skonfigurować nasz wyświetlacz. Bardzo mało opcji do tej pory. I Nearest. Najbliższe lotniska. Zostawmy na razie mapę Navigation Map. Mapa nawigacyjna wyświetla obszar, na którym jesteśmy. Jeśli chcemy zwiększyć lub zmniejszyć skalę, kręcimy pokrętłem Range po prawej stronie ekranu. Zbliżę z powrotem. Jeżeli chcemy usunąć nadmiar informacji na mapie, możemy skorzystać z funkcji Declutter. Klikam Declutter i usuwam clutter, czyli całą tą drobnicę, która zaśmieca nam mapę. Klikam ponownie. Pojawiają się z powrotem te elementy. I tu muszę po raz, chyba pierwszy albo drugi, z bardzo wielu razów dzisiaj, zwrócić uwagę, że to nie działa tak jak naprawdę. Declutter w rzeczywistym G1000 ma trzy opcje. Ma declutter wyłączony, czyli wyświetlamy wszystko. Ma declutter -1, -2 i -3. Każda z tych opcji -1, 2, 3 odejmuje kolejne elementy. Tutaj po pierwsze odejmujemy tylko odjąć, dodać, ale tak naprawdę to tutaj declutter działa automatycznie, bo bardzo intensywnie nam znikają elementy mapy w momencie, kiedy zmniejszamy skalę. I tutaj declutter po prostu nie jest potrzebny. Skoro jesteśmy na odsuniętej mapie, możemy też ją skonfigurować wizualnie. Klikam Map, następnie klikam GPS. Kolejny raz, kiedy wam zwrócę uwagę, że to tak nie działa w rzeczywistości, tutaj nie ma takiej zakładki jak GPS. Od razu powinniśmy przejść do Topo, Nextrad i do wielu innych elementów, które tutaj powinny się znajdować. I wyświetlam Topo. Na mapie, na tym konturze kolorowym wyświetlają nam się dodatkowo izolinie, wyświetlają nam się linie łączące punkty o tej samej wysokości. Jeśli chcemy znaleźć jakąś wygodną dolinę, którą przelecimy między górami, to może być dobra mapa i z tego możemy skorzystać. Wyłączę Topo, włączę Nextrad, czyli prognozę pogody przekazaną przez Datalink. Im ciemniejsze, im bardziej, w zasadzie im bardziej wściekle czerwone lub fioletowe, tym bardziej pada. Wydaje się, że pogoda na Alasce w tej chwili nie jest najlepsza. Wyłączam Nextrad, wracam jeszcze jeden krok. Tyle z konfiguracji mapy. Tu naprawdę jest dużo więcej opcji w Garminie G1000 i te opcje są jeszcze niewykonane. Druga karta. Obracam dużą gałkę FMS. Pojawia nam się Airport Information. Tak jak mówiłem, to jest Waypoint Airport Information. W tej chwili możemy tylko użyć tego Airport Information. I kręcąc, przepraszam, najpierw ustawiam kursor w zakładce Airport. Kliknąłem gałki FMS i ten kursor się pojawił. Skoro miga na nazwie lotniska, w zasadzie na kodzie lotniska, zaczynam kręcić małą gałką, żeby wybrać pierwszą literę. Ja tutaj ustawię Papa Alpha November Charlie, czyli Anchorage, największe lotnisko i największe miasto na Alasce, dlatego że ono ma bogatą informację. Dobry przykład do pokazywania. Papa. Jeden ząbek scrolla na dużej gałce i wracam na małą gałkę. Papa Alpha. Papa Alpha. Duża gałka, jeden ząbek scrolla. I teraz scrolluję po małej gałce. November.
gdzie jest November. Następna. Duża gałka, jeden scroll. Mała gałka, też jeden scroll. Enter, żeby wyjść z tego kursora. Pojawiło nam się lotnisko w Anchorage. Mamy jego nazwę. Mamy informację, że jest to lotnisko publiczne. Mamy wysokość, na którym się znajduje. To lotnisko się znajduje na... No, znajduje się bardzo nisko. Uruchomię z powrotem kursor, tylko zwróćcie uwagę, że on nam wyszedł z tego trybu edycji liter, wszedł znowu w wybór pola. Jesteśmy na polu airport, przeskoczymy na kolejne pole runways. Kręcąc małą gałką możemy przewinąć wszystkie pasy startowe, wszystkie drogi startowe, które są w Anchorage. W tej chwili wyświetlają mi się tutaj 3, 15, 33, 7, 25 i 7, 25, druga droga startowa. Pod nią wyświetla mi się jej długość i szerokość. Kręcąc dalej kursorem, przeskakuję na frequencies, na częstotliwości radiowe. I mogę ustawić jedną z tych częstotliwości. Niestety one są tutaj bardzo niewyraźnie podpisane. To znowu kolejna rzecz, która powinna być naprawiona. I mogę ustawić jedną z nich, jeśli się chce połączyć z tym, z tą stacją radiową. Zwróćcie uwagę, że w tym polu, gdzie ustawiałbym częstotliwości za pomocą gałek, wprowadzam tę częstotliwość, która jest podświetlona kursorem. Jeśli chcę wprowadzić jakąś częstotliwość w COM2, muszę zaznaczyć najpierw COM2 klikając gałki COM, a następnie kliknąć Enter na wybranej częstotliwości. I to wystarczy. Podobnie mogę ustawić ILS-a dla Anchorage. Wybieram sobie jakiegoś ILS-a tym kursorem, klikam Enter, pojawił się w NAV 1. Jeśli będę w NAV 2, to analogicznie ustawi się w NAV 2. To zawsze działa na podświetlone miejsce i zawsze ustawia tę częstotliwość w standby, więc jeśli chcemy później skorzystać z tego ILS-a albo z tej częstotliwości komunikacyjnej, to musimy kliknąć przycisk swap, czyli te dwie strzałaczki. Mamy tutaj softkey info 1, niestety to niespecjalnie chce działać. Podejrzewam, że w przyszłości zostanie to dopracowane. Jeśli chcę wyjść z tej karty i przejść na następną, muszę kliknąć gałkę FMS, wyłączyć kursor, przewinąć. Jesteśmy w Auxiliary System Setup. Channel Spacing to jest jedyna opcja, którą w tej chwili mamy. I to jest opcja, którą w sumie można by wykorzystać, bo jeśli będziemy latali na VATSIM w przestrzeni, gdzie te częstotliwości się będą zmieniały i faktycznie trzeba będzie ustawiać częstotliwości często, to Channel Spacing nam pomoże. Zwróćcie uwagę, w tej chwili mamy częstotliwość 124.850 ustawioną na standby na COM2. A co jakbym chciał przełączyć na 124.325? No to kręcę, no to scrolluję i jadę, i jadę. I w sumie strasznie długo to trwa, prawda? W rzeczywistości większość w tej chwili miejsc na świecie ma częstotliwości radiowe oddzielone od siebie o 25 kHz. W tej chwili mamy wybrany skok tej częstotliwości o 8 1/3, czyli 3 razy więcej punktów tych częstotliwości możemy wybrać. Nie potrzebujemy. Klikam kursor, przełączam mniejszą gałką na 25 i klikam kursor, żeby wyłączyć. I zwróćcie, o ile szybciej ja w tej chwili przekręcam te częstotliwości. W tej chwili to można w jakimś racjonalnym czasie faktycznie ustawić. To mi się podoba, nie podoba mi się to, że to ustawienie, ta konfiguracja nam się nie zapisuje na następny lot, więc teoretycznie w każdym locie musiałbym to zrobić. Kolejna strona, obracam dużą gałką FMS, przepraszam, obróciłem o 2, i REST. No i jesteśmy na karcie najbliższych lotnisk. Jeśli oglądaliście poprzednie wideo, to wiecie, że na Primary Flight Display też mamy kartę Nearest, ona wygląda inaczej. Jeśli nie oglądaliście, to kliknijcie w kartę, która się wyświetla w rogu ekranu. Tam to jest wyjaśnione. Co mamy tutaj i jak możemy z tego skorzystać? Na przykład, jeśli jesteśmy w trudnej sytuacji, chcielibyśmy znaleźć szybko jakieś lotnisko, bo samolot się zepsuł, bo pasażer ma potrzebę, są najróżniejsze powody. Aktywujemy gałkę FMS i możemy scrollować po liście najbliższych lotnisk. One są ustawione według odległości i przy każdym widzimy kierunek i odległość.
A Jakutat w kierunku południowym 0,3 mili. Jesteśmy na tym lotnisku, więc trudno, żeby ta odległość była większa. Alfa 68, 5 mil od nas, Alfa 70, 14,5 mili i tak dalej. Mogę wybrać jakieś lotnisko i dla każdego wyświetla mi się też informacja, jaką ma drogę startową, jakie ma częstotliwości i jakie ma opublikowane podejścia, jeśli ma opublikowane podejścia. Wróćmy w takim razie do Jakutat. I tutaj zwróćcie uwagę, że mamy wszystkie te informacje wyświetlone. Po pierwsze, nazwa, stan, w którym to się znajduje, wysokość. Po drugie, drogi startowe, w tym wypadku 11.29. Po trzecie, a swoją drogą zwróćcie uwagę, że wszędzie te wysokości są 0, także to jest bug. Runways w Jakutat 11.29, ale właśnie, jakbyśmy chcieli zobaczyć, czy nie ma innych, a ja przypadkiem wiem, że w Jakutat jest inna droga startowa, to tutaj nie wystarczy przejechać kursorem, bo kursorem poruszamy się tylko w obrębie pola airports. Jeśli chcę zobaczyć pas startowy, drogę startową, to klikam Runways, przerzucam kursor do zakładki Runways, do tego pola Runways. Przepraszam, komar mi lata jak codziennie ostatnio. I mogę małą gałką FMS sprawdzić, jakie tu są drogi startowe i jakie mają parametry. Mamy jedną dłuższą, drugą krótszą, obie wąskie. OK. Frequencies. Mamy listę częstotliwości, które są tutaj dostępne. Częstotliwości działają zasadniczo tak samo jak na karcie informacyjnej, którą wcześniej oglądaliśmy, oprócz tego, że jest surprise, surprise, bug i jeśli klikniemy Enter, to ta częstotliwość nam się ustawi na standby, ale w niewybranym radiu komunikacyjnym. Analogicznie częstotliwości ILS-ów ustawią nam się w NAV1, a nie w tym radiu nawigacyjnym, które mamy akurat wybrane do wprowadzania częstotliwości i do przełączania. To jest bug, to prawdopodobnie zostanie kiedyś naprawione. Po kolejne możemy obejrzeć sobie approaches, lista wszystkich procedur, które na tym lotnisku są i które są wprowadzone do naszego GPS-a. I to by w zasadzie zamykało temat kart. I tu czuję ogromny niedosyt, naprawdę ogromny, ponieważ ten GPS, ten Garmin G1000 ma tych kart więcej, na każdej z kart ma więcej możliwości. Te softkeys na MFD są wypełnione. Każdy z nich ma swoją funkcję. Te funkcje są zagnieżdżone w drzewa wielopoziomowe i naprawdę bardzo dużo tutaj można z tego urządzenia odczytać i skonfigurować. My tutaj mamy coś, co jest, coś, co skupia najważniejsze funkcje. Ja nie będę mówił, że te braki odbierają nam możliwość latania, bo tak nie jest. Te braki oddzielają te elementy, które są niezbędne do latania i to dostaliśmy od tego wszystkiego, co by zwiększyło realizm, zwiększyło imersję, zwiększyło naszą świadomość sytuacyjną czasami, albo po prostu lepiej odzwierciedlało rzeczywistość. Obiecałem, że powiem, że jest bug, że powiem, co zrobić, albo raczej czego nie robić, żeby wam nie wywaliło Flight Simulatora, żeby Flight Simulator się nie zawiesił i żeby wasz lot nie skończył się waszym głupim spojrzeniem w MFD, gdzie coś kliknęliście i nagle przestało działać. Więc to pokażę za chwilę, a na razie zapowiedź jutra. Jutro będę pokazywał, jak zaprogramować za pomocą MFD albo za pomocą PFD, czyli tego wyświetlacza po lewej, jak zaprogramować plan lotu, jak go wprowadzić, wybierając kolejne punkty i wybierając lotnisko startu i lądowania. Także na to zapraszam jutro o 8 rano, a teraz skupmy się na tym, jak nie popełnić błędu i jak nie wywołać buga. Wracamy do zakładki Airport i znajdujemy sobie jakieś lotnisko, które nie ma opublikowanych podejść. I wyobraźcie sobie, że z jakiegoś powodu mimo wszystko klikacie na tą zakładkę Approaches i również z jakiegoś powodu klikacie kursor.
I kombinacja kliknięć, które wykonałem, zawiesiła właśnie symulator. Zwróćcie uwagę, że ten kursor pozostał taki, jaki był na gałce i nic nie mogę zrobić. Ten symulator nie zacznie już działać. Jedyne, co mogę zrobić, to otworzyć Task Managera, znaleźć Microsoft Flight Simulator, nacisnąć Zakończ zadanie. Takie błędy wywołują u mnie spory żal i zresztą w ogóle, jeśli chodzi o tego MFD, to tak, to jest urządzenie, które w jakiś sposób pozwala nam latać, ale jednocześnie jest strasznie dziurawe, ma sporo błędów, no i na koniec można zawiesić cały symulator. Unikajcie tego, jeśli widzicie pustą kartę, nie wchodźcie w nią, nie klikajcie kursora, bo coś się może zepsuć. Ja dziękuję Wam za dzisiaj, jeśli podobało Wam się, jeśli uważacie, że to był niezły materiał, kliknijcie łapki w górę, będę robił kolejny. Zapraszam na jutro na 8 rano, a jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, kliknijcie ten czerwony guzik, wciśnijcie dzwoneczek, wtedy będziecie dostawali powiadomienia. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć. End task. No właśnie, not responding.